Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Kiedy myślę o tym wezwaniu z litanii loretańskiej Święta Trójco i Jedyny Boże i kiedy myślę o tym wezwaniu w kontekście Maryi, bo jest to jednak część właśnie litanii loretańskiej modlitwy, w której zwracamy się do Maryi czy do Pana Boga przez pośrednictwo Maryi, tak byłoby właściwie powiedzieć. To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są słowa z akatystu, czyli z tego bardzo wyjątkowego hymnu na cześć Bogorodzicy. I tam śpiewane są takie słowa: witaj wtajemniczona w niewymowną radę. Trójca Święta jest tak określona, że jest to niewymowna rada. I Maryja, która została zaproszona przez Pana Boga do udziału w dziele zbawienia, w tej historii, w której Syn Boży staje się człowiekiem, kiedy Słowo staje się ciałem i mieszka pośród nas, Maryja zostaje zaproszona właśnie do tej niewymownej rady. Witaj, Ty, która jesteś zaproszona, wtajemniczona w niewymowną radę. Więc kiedy myślimy o Trójcy Przenajświętszej, to widzimy, że jest to rzeczywiście niewymowna rada. Co możemy powiedzieć, jak wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej, tych trzech osób boskich, które są jednym Bogiem, ale przecież ale są trzema osobami boskimi, które stanowią wspólnotę osób, ale są jednym Bogiem. Więc to jest tajemnica dla nas niewymowna, nie do pojęcia, nie do wyrażenia w żaden sposób. I Maryja jest tą, która zostaje zaproszona właśnie do tej niewymownej rady. Bóg, który jest wspólnotą trzech osób, przede wszystkim jest miłością. To jest wspólnota osób połączona miłością. Miłością, która się rozlewa, która się wylewa na człowieka. Miłością, która pragnie zbawienia człowieka, i tym sposobem
zbawienia człowieka jest przyjście na ten świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który staje się człowiekiem, który bierze ciało z Maryi Dziewicy. Więc Maryja w ten sposób jest wtajemniczona w tą niewymowną radę. Natomiast jeżeli patrzymy już właśnie na samą Trójcę Świętą, to przede wszystkim widzimy w niej wspólnotę osób Ojca, Syna i Ducha Świętego, osób połączonych miłością. I człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego my nosimy ten pierwowzór Boga, który jest wspólnotą osób. Nosimy ten pierwowzór w sobie. Dlatego człowiek nie może odnaleźć się inaczej, jak tylko we wspólnocie z drugim człowiekiem. Nie możemy odnaleźć pełni szczęścia, jeżeli myśmy pozostali w oderwaniu od innych osób, w samotności, doświadczamy jakiejś fundamentalnej samotności. Fundamentalna samotność jest oczywiście tęsknotą za Panem Bogiem, za pełnym zjednoczeniem z Bogiem, ale ta samotność jest również tęsknotą za człowiekiem. Potrzebujemy drugiego człowieka. Więc jeśli mamy w litanii loretańskiej wezwanie, właśnie Święta Trójco i Jedyny Boże, to myślimy o Bogu, który jest wspólnotą osób połączonych miłością. Wiemy, jak trudno jest nam budować tą wspólnotę, jak my, ponieważ jesteśmy zranieni przez grzech pierworodny, zranieni przez skutki tego grzechu, dlatego nie potrafimy budować wspólnoty, pełnej wspólnoty z drugimi osobami, mimo najszczerszych pragnień i chęci, nie potrafimy tego zrobić, dlatego te nasze nieudolne starania właśnie o budowanie wspólnoty z drugim człowiekiem, jedynie możemy składać właśnie w Trójcy Przenajświętszej, przynosić to do Trójcy Przenajświętszej, bo ona jest najdoskonalszą wspólnotą osób. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Chwalę Cię, łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalę Cię, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalę Cię, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalę Cię z nami, Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Chwalę Cię z nami, Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. O nadzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
wdzięcznym strumykiem mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem. I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.